podwyższone stężenie lipoproteiny A jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Mówiąc jeszcze prościej, możesz być zdrowy, nie mieć podwyższonego cholesterolu, a i tak być w grupie osób, które mają wysokie ryzyko zawału serca, nawet w młodym wieku, nawet przed 50 rokiem życia. I to ryzyko jest znaczne, bo stwierdzono, że podwyższone stężenie lipoproteiny A występuje u 20% Europejczyków, jak również Amerykanów, jest jeszcze wyższe u Afrykańczyków. Co to znaczy, że to jest niezależny czynnik ryzyka? Na ten moment ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli to, czy ktoś będzie miał zawał bądź też inne zdarzenie w okresie 10 lat, oceniane jest w Polsce według skali Polskor bądź Polskor 2. Standardowo czynniki, które są tu brane pod uwagę, to właśnie wiek i płeć, gdzie to ryzyko rośnie z wiekiem, jest wyższe dla mężczyzn, jak również oznaczenia laboratoryjne. W skali Polskor jest to cholesterol całkowity, w skali Polskor 2 jest to cholesterol nie HDL. Uwzględnia ta skala również palenie papierosów i ciśnienie skurczowe. Jeżeli mówimy, że lipoproteina A jest niezależnym czynnikiem, oznacza to, że jej stężenie dodatkowo zmienia to wyjściowe ryzyko, które jest wyliczone na podstawie tych 5 wspomnianych czynników.